Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Anish Giri kontra Tari Arian, czyli Holender kontra. Norwek. Panowie rozgrywają partię tempem klasycznym w holenderskim WKZ. Bardzo silnym turnieju, w którym bierze udział m.in. Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Oczywiście tych zawodników jest więcej. Moi drodzy, przejdźmy do analizy. Bardzo ciekawa partia w partii hiszpańskiej. Poszło mian mianowicie E4, E5, skoczek F3, skoczek na C6, goniec B5. Partia hiszpańska stoi. Moi drodzy, w tym momencie skoczek zagrał na F6. Jeden z wielu wariantów, które tutaj można rozgrywać, oczywiście, głównym ruchem jest posunięcie A6. W tym momencie odchodzimy na A4. Bicie oczywiście też jest możliwe, no ale to już inna para kaloszy, że tak powiem. Skoczek na F6 po prostu jest innym wariantem. Po tym posunięciu zostało zagrane D3. Goniec zagrał na C5. No i tutaj białe postanowiły wymienić od razu skoczka. Tak też można grać. Pionek wymienia od centrum te, tym razem, ale chodzi o to, żeby Goniec był e, już od razu w grze. Roszada ze strony białych. E, sprawa normalna. Oczywiście tutaj. E, Poniekąd jest zestawiona pułapka przez czarne. Nie można zbić na przykład pionka na E5, z tego względu, że mamy piekielnie mocny ruch Hetman D4 z atakiem na skoczka i groźbą mata na F2, więc w najgorszym wypadku, tutaj w najlepszym wypadku, ginie skoczek, figura jest stracona, no i partia jest już w zasadzie przesądzona na stronę czarnych. No, po roszadzie w tym momencie zostało zagrane goniec G4 i posunięcie H3 tutaj białe muszą wyjaśnić sprawę z tym gońcem, jeżeli goniec by wybił na f3, to Hetman wybija. No i mamy taką pozycję, no myślę, że i czarne chcą grać tę pozycję, i tę, tę pozycję, i białe. No ale tutaj ciekawe rzeczy się dzieją między innymi po goniec na h5. I po tym posunięciu tutaj Anish Giri postanawia zagra zagrać od razu g4. Ja powiem szczerze, Taki ruch no, trzeba przygotować generalnie, jeżeli mamy taki, takie posunięcie zagrać. Chodzi o to, że król się nieco odsłania. No, ale też jest konkret atak na figurę. No, jeżeli tutaj goniec odejdzie, no to myślę, że y, po prostu bijemy skoczka na E5. Y, skoczkiem na E5 pionka i jest wszystko w porządku, ale trzeba się liczyć właśnie z biciem na G4. I to jest y, teoria, moi drodzy. To jest teoria. Jak białe nie wiedzą za bardzo, jak zagrać, no to będzie problem. Y, niezwykle ciekawe, y, ciekawa sytuacja. Po prostu czarne mają figurę mniej. Dwa pionki za to i powiedzmy, no teoretycznie atak na króla, ale jak się białym uda wybronić, no to myślę, że będzie. Dobrze, e, goniec na e3, prosty ruch, e, jeżeli tutaj nastąpiłoby bicie, pionek wybija i tutaj białe myślę, że są już bardzo spokojne, gdyż wieża łączy tutaj się ze skoczkiem, wystarczy hetmanem tutaj zasłonić króla, wyprowadzić figurę i grać w szachę normalnie, może na d2. E, po prostu figura więcej, realizacja myślę, że nie jest trudna dla, dla białych. No dobrze, ale tutaj czarne e, po tym posunięciu zagrały gońcem e, na e7. No okazuje się, że tam inne ruchy też są możliwe, na przykład e, Hetman F6 jest dosyć ciekawym posunięciem, no ale to nie mi oceniać, ja tych pozycji za bardzo nie znam, e, więc trzeba by się naprawdę mocno zagłębić i poświęcić na to sporo czasu, e, jak chcemy grać ten wariant bardzo dobrze i znać tajniki. No nie tylko tego wariantu oczywiście. Goniec zagrał na s 7 Zobaczmy co dalej. No to przede wszystkim trzeba tego skoczka jakoś obronić. Oczywiście można spróbować zagrać skoczek D2 z planem powiedzmy Hetman E1 i skoczek H2. Myślę, że dosyć normalny plan, i w ten sposób można by było próbować ewentualnie Hetman C1 odejść, żeby wieża miała opcję na E1. Jak go nieco zaatakuje, na H3. No ale król zagrał na G2, to też jest ruch ok. Poszło od razu F5, taki ruch. No właśnie, F5 chce się zagrać. Chce się zagrać F5, żeby atakować tutaj, otwierać przede wszystkim minę F, może wprowadzić wieżę, może zrobić roszadę i ta wieża na F tutaj mogłaby podziałać na tego skoczka, bardziej to związanie zaatakować po wybiciu ewentualnym na E4. Tutaj też F4 jest takie dosyć ciekawe, żeby zablokować to skrzydło. Hetman zagrał na E1, moi drodzy, no i goniec teraz od razu wybił na F3. Powiem szczerze, że ja bym nie zabijał tutaj tego skoczka, nie zbijał tego skoczka, dlatego że utrzymałbym mimo wszystko gońca białopolowego, który nie ma za bardzo przeciwnika, ale to jest taka moja ocena, nie znając pozycji dokładnie, e, taka na szybko, możliwe, że się mylę. No, szachy są niezwykle skomplikowane na tym najwyższym poziomie i trzeba tutaj znać nie lada niuanse, żeby dobrze rozgrywać tą grę. No ale tutaj Tarjan, arcymistrz, no myślę, że coś miał w zanadrzu, albo chciał uzyskać pewną pozycję, w której by powiedzmy, może chciał uzyskać remis, bo nie widzę teraz szans dla, dla czarnych, żeby białego atakować, chociaż król stoi dosyć nietypowo, ale za cenę figury. Tutaj nastąpiło, moi drodzy, f4. Jeżeli byłoby na, na przykład bicie, to myślę, że spokojnie odbijamy pionkiem. Król się chowa i król jest dosyć bezpieczny. E, nic tutaj mu nie grozi raczej. Mm, raczej na pewno. No ale poszło F4, goniec zagrał na D2, moi drodzy. E, I poszło G5. No wiadomo, tutaj m, czarne próbują. E, ma, robić marsz tymi pionkami, wykorzystać przewagę pionków na skrzydle. No białe wiedzą, że to nastąpi prędzej czy później, zagrywają goniec na c3 z atakiem na piona, no trzeba tego piona bronić, goniec f6, no i skoczek zagrywa na d2. Fajnie gra biały z tego względu, że stara się jak najszybciej przegrupować swoje lekkie figury, żeby y, tę przewagę uzyskać za cenę właśnie tego, że czarne poświęciły tę, tę tą figurę. Hetman tutaj zagrał na E7 i wieża na H1. Plan jest prosty. Białymi królem uciekać, wprowadzić sobie tutaj figury, ewentualnie zagrać F3, zatrzymać troszeczkę marsz tych pionów. No zobaczymy, jak to się ułożyło. Moi drodzy, H5. Król na E2 od razu ucieka. G4. No i przede wszystkim trzeba ruch F3 zagrać. No trzeba, nie ma innego wyjścia. Fajnie by było jakby czarne wybiły pionka No ale tutaj skoczek jest w gotowości Zostaje zegrany ruch G3 No i teraz tak delikatnie można podsumować O co, jak, jak, jaka tutaj pozycja powstała I kto jest lepszy w tym momencie No moi drodzy Zdecydowanie tutaj białe są lepsze Z prostego powodu Te pionki nie są kompletnie groźne Gdyż zaraz nastąpi blokada na G2 i na H3 I one nie idą Pozycja ma charakter bardzo zamknięty, więc y, bardzo dużo posunięć można sobie na spokojnie wykonać, nie śpiesząc się. Nie muszą to być jedyne posunięcia, można sobie trochę pomanewrować, więc jest na wszystko czas. No ale z kolei czarne liczą na to, że biały nie przebije się przez tą fortecę y, i nie uda im się zrobić przełomu. No ale ta pozycja jeszcze może powiedzmy nie jest aż tak... No powiedziałem, jest bardzo zamknięta, ale nie jest jeszcze tak maksymalnie zablokowana, żeby się nie przebić. No i spróbujmy zobaczmy, jak to nastąpiło dalej. Król zagrał na f1. No, zobaczcie, król tak fajnie przewędrował z g2, f3, e2, f1 i chce z powrotem iść na g2. Ciekawy manewr, ale to jest dosyć logiczne. Chcemy zablokować pionki. Zostało zagrane H4 i obowiązkowym ruchem jest zagranie Wieża H3. Bo jeżeli na przykład byśmy zagrali król G2, czasem jest taki ruch H3 od razu z poświęceniem piona, aby tylko uzyskać wolną linię i mieć opcję na atak tutaj na króla. Ale myślę, że i tak tu białe sobie mogły poradzić, ale teoretycznie jakieś szanse mogłyby się pojawiać. Tak mówiąc, dosyć intuicyjnie. Wieża H3. A5, no właśnie, z tej strony tutaj czarne próbują uformować te pionki, żeby zrobić jakąś, myślę, że blokadę. Aniż Giri jest dosyć czujnym zawodnikiem i zagrał od razu A4, świetny ruch, moi drodzy dla początkujących i osób, które... Nie wiedzą co to za posunięcie, jest to posunięcie, które łapie trochę przestrzeni na skrzydle i przede wszystkim przyblokowuje pionka a5, którego można tutaj no, trochę męczyć tym gońcem na z c3. b6, no tutaj plan jest prosty też czarnych, ustawiamy pionki raczej na czarnych polach, jeżeli chcemy przyblokować gońca czarnopolowego przeciwnika. Król zagrywa na g2. C5 ze strony czarnych i Hetman B1. No i teraz się pojawia właśnie opcja taka, żeby dużo manewrować, ustawić maksymalnie swoje figury. Tutaj blokada jest bardzo dobra. Nie ma skoczka czarnymi. Czarny nie mają skoczka, więc nie mają jak tutaj zaatakować dalej figur, więc sobie możemy w ten sposób stać. Mój drodzy, Król F7, B3. No, fajna, fajna, fajne przegrupowanie pionka, no, przegrupowanie figur, bo tutaj grozi Hetman B2. Skoczek C4 z piekielnym atakiem na E5. No, i tak białe chcą grać. Wieża z A na D8. Skoczek właśnie zagrywa na C4. Król G6, moi drodzy. Hetman B2. Prosta rzecz. Wieża H5 z obroną od razu na E5 i bierze z A na H1. No i właśnie bierze z Hana D8, moi drodzy. Jak podsumować tę pozycję? Tak naprawdę widzimy, że białe są niezwykle bezpieczne w tej grze, w tej pozycji. E, tylko pytanie jest takie: jak grać dalej, żeby próbować wygrywać białymi? Bo czarne tutaj na wygraną raczej szans nie mają. Znaczy, teoretyczne zawsze mają, jak się coś podstawi, ale tak nie robiąc błędów ze strony białych, nie ma tutaj szans na. na e, na przegranie tej pozycji, więc jak doprowadzić do wygranej? No przede wszystkim trzeba znaleźć plan, może wejścia do obozu przeciwnika. No i Gili to właśnie realizuje. Na razie sobie gra taki ruch jeszcze wyczekujący, czeka co zrobi przeciwnik, czy będzie potrafił się bronić. No i król zagrywa na g7, goniec z powrotem na b2, król g6, hetman na b1. Takie ruchy, mówię, to już zbędny ruch oczywiście, ale to po prostu sprawdza przeciwnika. Wieża wróci, wróciła na d8, hetman na 1, krugi 7, Hetman z powrotem na A1, wieża z d 8. No i tutaj myślę, że Norwek zaciera już ręce, myśląc już, że jest remis. Może to jest taka troszeczkę gra psychologiczna, że czarne już się nastawiają po kilku takich pustych posunięciach. W cudzysłowie mówiąc, że remis jest już blisko, ale niekoniecznie. Aniż Giri. Teraz e, fajny plan. E, e, Realizuje. Moi drodzy, bardzo fajna rzecz. Skoczek przez A3 idzie na B5. Ja już troszeczkę zdradzę. Przez C3 i na E2. O co chodzi z tym manewrem? Za chwilę tutaj się to wszystko wyjaśni. No, właśnie, tak też Skoczek zagrywa. Jeżeli na przykład by zostało zagrane C6, no to zawsze Skoczek może wrócić i atakować tego pionka. B6 i Hetman jest bardziej uwiązany do do obrony, a pamiętajmy też, że mamy zawsze opcję c3, d4 na przełom, więc tędy też możemy próbować wychodzić lub przez c3, b4 w, w ostateczności, ale póki możemy przemanewrować figurami, to warto to robić. Król na g6, skoczek zagrywa na b5, goniec g7, skoczek c3 z powrotem, hetman d8, Skoczek na E2 i wieża z ósemki na H7. No takie ruchy po prostu czarne wykonuje w miejscu. Hetman zagrywa na E1. Chce się przegrupować, moi drodzy, tędy. Hetman D6. No i hetman C3. Cały czas atakujemy. Męczymy tego pionka mimo wszystko. Chociaż zbić go nie można. I C6. Gdzieś tam czarne muszą popełnić jakiś błąd w końcu. Chociaż nie wydaje mi się, że to są jakieś super błędy. No, generalnie. Co grać, tak? Tutaj wydaje mi się, że białe mogłyby próbować grać na c4, skoczkiem na c3 i próbować, może, hetmany wymienić. To też jest jakaś droga do próby zwycięstwa. c6, hetman c4 jak najbardziej, wieża h8, koniec a3 z tej strony spróbuje jakiś, może, przełom zrobić biały. Zawsze pamiętajmy, w takiej zamkniętej pozycji mamy dużo czasu na realizację swojej przewagi. Hetman zagrał na f6. I Hetman wtargnął tutaj do obozu przeciwnika na y, a6. Właśnie z opcją taką, że tutaj można zbić od razu tutaj na c5. Goniec zawsze pomaga. No ale czarne nie mogą oddać piona oczywiście. Wieża b8 i goniec zagrywa na c1. Ciekawe posunięcie. Tutaj chodzi o to y, prawdopodobnie, że czasem takie poświęcenia na f4 grożą z wybiciem i z widełkami tutaj na te figury. A jak wieża już wejdzie do gry, no to jest pozamiatane. Goniec zagrywa na h6 z obroną i hetman na a7 z atakiem prostym i hetman na d8. No i goniec z powrotem na b2 z atakiem na pionka i hetman zagrywa na c8. No moi drodzy, Powiem tak, ta pozycja jest już no, totalnie wygrana dla białych. Postarajmy się znaleźć plan, jak to zrobić. Można sobie zatrzymać filmik, trochę pokombinować. Ja już pokazuję. Plan jest prosty. Hetman zagrywa na E7. No, i tutaj robi się niezwykle gorąco. Oczywiście też można było próbować zbić tutaj pionka na h4. To też jest zwycięstwo, ale Hetman na 7 też pokazuje swoją dużą siłę. Grozi wzięcie pionka. No i tutaj po prostu jest już bardzo gorąco. Gonie zagrywane f8, co jest no już błędem, który tak naprawdę przegrywa partię. Poszukajmy fantastycznego posunięcia ze strony. Białych można sobie zatrzymać film, jak ktoś znalazł, no to super. Gratulacje! I teraz um, pokazuję ten ruch. Uwaga, skoczek zbija na F4, świetne posunięcie, świetne poświęcenie! I w tym momencie czarne poddały się, ale dlaczego? Trzeba też wiedzieć i zobaczyć jaka jest kontynuacja. No chodzi o to, że jak będzie bicie tutaj na F4, no to Hetman daje mata w zasadzie w pięciu ruchach Hetman tutaj na F6 i tak naprawdę robi się koniec gry, tam królem to może ja przestawię, jeśli bicie na F4, Hetman F6 Król H7 moi drodzy, i wieża H4. Z następnym tam matem na H5 i nie ma co zbierać na H8 ewentualnie. No a jeżeli poskoczek F4, ich król zagrałby na H6, no to mamy Hetman F6 z szachem, Król 7 Hetman G6 z szachem, król H8 moi drodzy, goniec na E5. Poświęcamy figurę wieża B oczywiście na H4 i sprawa jest już dosyć łatwa. Dosyć ciekawa partia, tutaj czarne zaryzykowały z tą figurą, trzeba przyznać, no ale białe myślę, że konsekwentnie zrealizowały swoją przewagę. Bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.